Drodzy, witam Was w środowy poranek 20 grudnia w codzienniku biblijnym, w dzisiejszym codzienniku. I dzisiaj prowadzą nas dwa teksty. Pierwszy z psalmu 103, zapisany w wersetach od 2 do 3. Błogosław duszo moja Panu. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. I z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału tego listu, fragment zapisany w wersecie 10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Jak mamy miłować Boga? To jest dobre pytanie. Niektórzy mogą powiedzieć, że mamy miłować Go, wykonując Jego przykazania. I owszem, jest to wyraz naszej miłości do Boga, naszego szacunku i naszego posłuszeństwa Bogu. Niektórzy powiedzą, że powinniśmy Boga miłować przez różne praktyki religijne, przez modlitwę, przez uczęszczenie na nabożeństwa, przez śpiewanie pieśni. I to też będzie prawdą, no bo to jest w ramach zresztą też przestrzegania tego, co znajdujemy w trzecim przykazaniu i tego, co znajdujemy w ogóle w tych pierwszych trzech przykazaniach. Że każdy dzień z Bogiem może być dla nas dniem świętym. I oczywiście jest to również bardzo ważne. Ale jeżeli chcielibyśmy spytać o to, co jest źródłem naszej miłości wobec Boga, no to tu już musielibyśmy się bardziej zastanowić, czy tych źródeł mamy szukać w sobie, gdzieś w jakichś naszych wewnętrznych siłach, czy płyną one spoza nas, czy one są zakorzenione w czymś albo w kimś innym. Szczególnie ten werset z pierwszego listu Jana wydał mi się bardzo inspirujący. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował, bo On pokazuje pewną hierarchię. On pokazuje nam też pewną relację między nami a Bogiem. Nie mielibyśmy Bożej miłości w sobie, nie moglibyśmy się nią dzielić, nie moglibyśmy sami Boga kochać w pełni, jeśli On najpierw nas by nie ukochał. To On obdarowuje nas swoją miłością, to On przebacza nam nasze grzechy, usprawiedliwia nam je, to On przyjmuje nas właśnie nie jako doskonałych, ale jako grzesznych. Przyjmuje nas jako tych, którzy wyznają swoje grzechy, jako tych, którzy potrafią przyznać się do prawdy o sobie i obdarowuje nas miłością. A my, żyjąc w świecie, żyjąc na co dzień, jesteśmy w stanie się tą miłością dzielić. I wówczas przykazanie, które dał nam Chrystus i które jest zakorzenione też w Starym Testamencie, przykazanie, które nakazuje nam miłować Boga i bliźniego, to, które Chrystus też później, które Chrystus też wykłada w kazaniu na górze, to przykazanie miłości Boga i bliźniego, jeśli wierzymy, jeżeli czujemy, że zostaliśmy obdarowani Bożą miłością, jeżeli jest to nasze życiowe doświadczenie, to wówczas przestrzeganie tego przykazania, dzielenie się tą miłością nie jest ciężkim, ale lekkim i łagodnym jarzmem. Bo Chrystus działa przez swojego Ducha Świętego w nas. I życzę nam odkrywania tego Bożego działania w nas. Życzę nam błogosławionego też przeżywania świąt. I Chrystus, który narodził się w Betlejem, niech rodzi się także w naszym sercu. Niech przychodzi do nas i niech nas inspiruje do dzielenia się Bożą miłością. Amen.